Od kiedy jeździsz na pitbajkach? Od wczoraj. A wcześniej na czym jeździłeś? Pewnie na czymś większym? No jeździłem trochę w motocrossie, trochę w enduro. No tak pyrkałem jakimiś tam różnymi motorami, takimi większymi. Pobawiłem się jakiś czas temu z Sundayami, no i mi się bardzo spodobało. I tu dostałem zaproszenie od chłopaków, żeby sprawdzić, jak się jeździ tymi małymi sprzętami. I jak się jeździ? No zajebiście, że tak powiem. No super, super zabawa. Nawet nie wiedziałem, że może być fajnie, tak? No bo wiadomo, jazda motocyklem każdego rodzaju jest super. Czy to Chińczyk, czy to jest Austriak, czy jakiejkolwiek innej marki. No ale że to jest tak super sprawa, no to naprawdę się nie spodziewałem. Wczoraj mieliśmy tylko treningi, nie było aż tak dużo zawodników, bo widzę, że dzisiaj zjechało się jeszcze więcej nas, więc będzie na pewno jeszcze fajnie. Ale już wczoraj była walka na treningach, już była dobra zabawa, no i banan na twarzy cały czas. Jak ci szło wczoraj na tym treningu? No to się okaże dzisiaj po czasach, tak? Wczoraj nie mierzyliśmy, więc nie wiem, tu koledze pandzie próbowałem założyć block passa, ale się dzielnie bronił przez cały trening, więc liczę, że na zawodach dzisiaj się tutaj odrobię i jednak ten block pasik wejdzie. Który odcinek toru sprawia ci największy kłopot? Największy kłopot? Dopóki wczoraj nie zmieniliśmy przełożeń, to miałem największy problem na tych takich ciasnych S-kach. Potem już jak zrobiliśmy, nie wiem, czy mam tu problem z jakimś. Cały tor jest fajny, nie? Więc to ciężko znaleźć najtrudniejszy fragment. Jakby cały tor jest trudny, więc jak dochodzi zmęczenie, to jest większym tu problemem, że ten motor jest mały, ciężko się na nim zmieścić. Mam problem, żeby nogę zmieścić na tym motocyklu, gdzieś czasami hamulec wcisnę czy coś. No i bardzo dużo dla mnie zaskoczeniem jest to, jak mały błąd tutaj wpływa na cały czas, tak? No bo tutaj bardzo trzeba szanować prędkość. Jeden błąd, jedno jakieś tam naciśnięcie właśnie hamulca zbyt wczesne, czy to potrafi zepsuć całe okrążenie. Ale otaczasz się w padoku świetnymi rajderami, na pewno dużo rad spływa od nich. No kurczę, team mam mega super, mam mega dobrze przygotowany motocykl, atmosfera jest naprawdę fajna, na rady też mogę liczyć, więc co, no tylko się cieszyć i żałować, że ten sezon tak późno się zaczął i tak krótko będzie trwał.